Proszę Państwa, witam na konferencji Banku Millennium na temat wyników roku 2016. Bank reprezentują dziś prezes, pan Joabra George, a wiceprezes zarządu, pan Fernando Bisch. Mam także... Głównego ekonomista Grzegorza Majuszewskiego. Ja nazywam się Artur Kulesza i, i kieruję relacjami inwestorskimi. Za chwilę przedstawimy prezentację, na koniec roku pierwszą część przedstawi prezes pan żałobra Brażorz, następnie e, wiceprezes. E, Panie prezesie, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ponieważ mamy koniec roku i tradycyjnie mówiąc o wynikach kwartalnych, skupiamy się na samym kwartale. Pomyśleliśmy sobie, że jest to też dobra okazja przyjrzeć się z perspektywy pięciu lat, na czym stoimy, także jak przebiega realizacja strategii. Przepraszam od razu za to, że głos mój nie brzmi dziś najlepiej. Przejdźmy do slajdu czwartego. Zresztą także największe dla nas wyzwania i główne cele, mianowicie wzrost klientów, bazę depozytów detalicznych, krytyk konsumpcyjne, zmiana miksu naszych aktywów, także nowy punkt koncentracji bankowości przedsiębiorstw, także pod kątem nowego podatku bankowego, także wymogi kapitałowe oraz Dystrybucja, optymalizacja, jaką realizujemy. Na slajdzie piątym pokazujemy pewne konkretne dane liczbowe, bardzo dla nas, dla nas istotne. Jak Państwo pamiętają, jesteśmy na koniec trzyletniego okresu, który uwzględniliśmy w naszej strategii. Obejmowała na lata 2015, 16 i 17. Jednym z głównych celów na ten trzyletni e, okres e, był wzrost liczby aktywnych klientów o 300 tysięcy. Nasze pierwsze szacunki wynosiły 80 tysięcy, 100 tysięcy, a potem 120 tysięcy. Poszło lepiej niż prognozowaliśmy, i w drugim już roku. Jesteśmy na poziomie 207 tysięcy wzrostu netto liczby aktywnych klientów, a chcemy osiągnąć 1,5 miliona aktywnych klientów. Także w tym trzyletnim cyklu zakładaliśmy organiczny wzrost naszego biznesu. Postawiliśmy tutaj cel przejścia z naszego 5% naturalnego udziału w rynku do 6% i zmierzamy tą drogą. Widać tu będą dwie szczególnie istotne dane dla bankowości detalicznej, liczba aktywnych klientów i udział w rynku depozytów ogółem klientów indywidualnych i przechodzimy od y, tradycyjnego 5 do 6 udziału w rynku, co pozwoli nam także na realizację ambicji w zakresie innych produktów. Jeśli chodzi o utrzymanie rentowności, co stało się istotnym celem, szczególnie ze względu na podatek bankowy, bo podatek bankowy, jak wiadomo zjadł 30% zyskowności sektora. Daliśmy sobie 2-3 lata na odrobienie tej kwoty i jak na razie nasz zysk netto powtarzalny przekracza poziom dla 2014-15, czyli dobrze przebiega realizacja strategii. Jeśli chodzi o. E, e, niestety na razie nie możemy być największym bankiem w Polsce, ale uważamy, że jesteśmy najlepszym przynajmniej w oczach klientów, co jest najważniejsze. Jeśli chodzi o, o wyróżnienie naszej marki, tu zawsze jest pewna wartość z tym związana. Ponieważ zapewne parametrem najważniejszym dla wzrostu wyników jest NPS i konsekwentnie nad tym pracujemy, mocne wyniki tutaj osiągając. Także jeśli chodzi o transformację w kierunku cyfryzacji, osiągnęliśmy 1,5 miliona aktywnych. Milion, przepraszam, aktywnych klientów cyfrowych. Tworzy kreowanie wartości w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Ostatnio trudniej jest pokazać wzrost tylko jeśli chodzi o aktywa. Osiągnęliśmy 30% zysku brutto rok do roku w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Co, jak powiedziałem, jest istotne przynajmniej w okresie funkcjonowania podatku bankowego. Jeśli chodzi o sprawność, pokazujemy rola Kontroli kosztów i cyfryzacji banku są realizowane z powodzeniem. Jesteśmy w pierwszej trójce banków, jeśli chodzi o relacje koszty-dochody. Nawet jeżeli nie korzystamy aż tak bardzo z e, dużej skali, co dotyczy niektórych naszych klientów, strona szósta o tym już właśnie mówiłem to ilustracja e, docenienia jakości obsługi marku, e, marki. E, strona siódma Wyniki banku i inne wskaźniki za ostatnich 5 lat. Widać wyniki netto realizowane bardzo dobrze, z 10% dynamiką w skali roku. Jeśli chodzi o wynik z pozycji odsetek, też bardzo pozytywnie to wygląda w okresie ostatnich 5 lat. Szczególnie jeśli uwzględnimy cięcia stóp rynkowych. Proszę pamiętać, że w 2015 roku. Mieliśmy stawki na poziomie 4,8-49, a obecnie 1,70 punktów bazowych wynik z tytułu prowizji także całkiem rozsądnie wygląda, szczególnie jeśli weźmiemy cięcie opłat interchange. Trzeba pamiętać, że pierwsze cięcie stawek interchange było z 1,2 do 50 punktów, z 1,2% do 0,5% a potem druga obniżka opłat interchange o 20 punktów bazowych dla kart debetowych i 30 punktów bazowych dla kart kredytowych, a w tym roku, w poprzednim roku i w tym roku znów e, zaleca się najpierw pewne ograniczenie, jeśli chodzi o sprzedaż ubezpieczenia, po drugie także jeśli chodzi o. E, Wynag wynagrodzenie za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Koszty dochody tu warto podkreślić poprawę, jaką bank osiągnął, a także jeśli chodzi o generowanie kapitału. Tutaj wzrost wymogów w zakresie kapitału nałożył na bank pewne ograniczenia, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, ale warto zauważyć, że bank ma zdolność do organicznego generowania kapitału, a także spełnia wszystkie te podwyższone wymogi bez, dokon bez potrzeby dokonania podwyższenia kapitału. Strona 8. Wyniki w zakresie wskaźników biznesowych, szczególnie ważne jak powiedziałem na początku, to wzrost depozytów klientów indywidualnych. To w połączeniu z niewielkim spadkiem po stronie przedsiębiorstw, ale i tak bank zachowuje bardzo wysoką płynność. Mamy obecnie relacje kredyty, depozyt na poziomie 84%, nawet nieco nadmiernie, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne. Widać, że w 2012 roku, jeśli Państwo pamiętają, to pierwszy raz przedstawiliśmy strategię zmiany miksu aktywów. Podjęliśmy duże wysiłki, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, mniejsze, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Wzrost tego portfela jest bardzo wyraźny. Także jeśli chodzi o bankowość przedsiębiorstw, widać budowanie portfela korporacyjnego, a to w połączeniu z nadal bardzo niskim kosztem ryzyka, co. Pozwoliło nam utrzymanie tego biznesu. Na slajdzie dziewiątym widzimy osiągnięcia nasze, z bardziej z bankierskiego niż analitycznego punktu widzenia, czyli raczej jeśli chodzi o liczbę klientów, liczbę klientów mobilnych. Przy czym nie zawsze liczby te są takie same, więc bardzo dużo pracujemy na tożsame, pracujemy nad klientami aktywnymi. Niektórzy podają liczbę klientów globalnie, to także podajemy liczbę kart debetowych i rachunków e, e, bieżących, co pomaga przy porównywaniu naszej dynamiki z dynamiką innych banków w Polsce. Ogólnie uważam, że był to bardzo pozytywny rok, zwłaszcza, że Wygląda na to, że w tym roku, w 2017, zrealizujemy wszystkie cele, jakie postawiliśmy sobie, jeśli chodzi o strategię, z wyjątkiem rentowności kapitału, bardziej ze względu na podwyższenie kapitału, a także ze względu na to, że w tym roku latem będziemy pracować nad nową strategią na kolejne 3 lata milenium 2020 i przedstawimy ją później pod koniec roku a teraz przekażę głos koledze omówmy teraz główne aspekty wyników 2016 roku zamknęliśmy rok 2016 z zyskiem netto na poziomie 700 1 miliona, 28% więcej niż rok temu. De facto jest to najwyższy zysk netto w historii banku, wsparty także pewnymi pozycjami jednorazowymi. W konsekwencji rentowność kapitału wyniosła 10,4% albo 7,80% bez uwzględnienia pozycji jednorazowych, koszt dochodu 45%, także najniższy poziom z wyłączeniem pozycji jednorazowych 49,6%. Jeśli chodzi o obszar Przychodowy, znaczny wkład w zakresie poprawy w wyniku z odsetek, a także wzrost dochodów podstawowych. Również stopniowo odbijał się wynik z tytułu prowizji. Pokazujemy stabilną jakość aktywów 4,5% wynosi wskaźnik kredytów zagrożonych. Jeśli chodzi o stronę kapitałową i płynności, bardzo mocne wskaźniki kapitałowe. 17,4% łączny współczynnik kapitałowy, 17,4% e, wskaźnik TCR i 84% wskaźnik kredyty/depozyty. Strona 13. Mieliśmy solidny rok, jeśli chodzi o wyniki, nawet jeśli nie uwzględnić jednorazowych pozycji z drugiego kwartału, to i tak mielibyśmy z rozzysku netto na poziomie 5% rok do roku, to głównie dzięki dochodom na działalności podstawowe z jednej strony, a z drugiej bardzo... Ścisłej kontroli kosztów, co pozwoliło nam na, na e, ograniczenie wzrostu kosztów operacyjnych tylko do 2% rok do roku. E, widać także, że z wyłączeniem pozycji jednorazowych mamy pozytywny trend, jeśli chodzi o wskaźnik koszty dochody. Jak widać, kwartalnie e, w ciągu ostatnich dwóch kwartałów e, koszty dochody poniżej 49% Wprowadzając średnią bezpośrednio jednorazowych do poziomu 49,6% w 2016 roku. Na stronie 14, wynik z tytułu odsetek dobrze się przedstawia. W czwartym kwartale znów poprawiliśmy marżę odsetkową netto o 6 punktów bazowych do 2,44%. A w czwartym kwartale 2016 roku wynik z PC tego niemal 14% więcej niż rok wcześniej. I ogólnie w skali całego roku wynik ten był o 10% wyższy niż rok wcześniej. To wyraźnie dzięki stopniowemu. Obniżaniu kosztu depozytów, mimo faktu, że rosły nam depozyty w całkiem szybkim tempie, szczególnie po stronie detalicznej. Także udało nam się zrealizować coś, co jest stosunkowo yy, trudne. Jednocześnie mocny wzrost depozytów detalicznych przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztu depozytów. Po stronie prowizji w skali całego roku. Mamy niewielki spadek o 2,5%, ale od drugiego kwartału wykazywaliśmy odbicie w prowizjach i opłatach. Szczególnie jeśli porównamy cz czwarty kwartał 2016 roku z czwartym kwartałem 2015 roku. To już niemal 12% wzrost, co dobrze ilustruje pozytywny trend, jaki widzimy w tym obszarze. Na stronie 15 w zakresie jakości aktywów. Ogólnie stabilnie, podkreśliłbym znaczącą poprawę, jaka została osiągnięta na horyzoncie 12-letnim w portfelu kredytów korporacyjnych, gdzie wskaźnik kredytów zagrożonych spadł 6,4 do 5%. Także dzięki pewnemu nadzwyczajnemu odzyskowi i sprzedaży kredytów zagrożonych. Natomiast ogólnie e Wskaźnik ten na poziomie 4,5% jest bardzo stabilny, nieco niższy w porównaniu z poziomem sprzed roku. Jeśli chodzi o rezerwy ogółem, rok do roku niewielkie zmniejszenie o 4% łącznej kwoty rezerw, w związku z tym łączny koszt ryzyka nieco spadł z 52 do 49 punktów bazowych, co jest nieco poniżej naszych przewidywań z początku roku. Stawialiśmy to w przedziale 50-60 punktów bazowych i jak widać w pierwszej części, kiedy spojrzeć na ostatnie 5 lat, zawsze bardzo byliśmy stabilni, jeśli chodzi o koszt ryzyka. Koszt ryzyka w tym mieścił się w przedziale 49-60 punktów bazowych. Także jeśli chodzi o dłuższą perspektywę, nasz koszt ryzyka był bardzo stabilny. W zakresie płynności już wspomniałem bardzo porządny wskaźnik 84% kredytów do depozytów łącz na e, Wielkość 45% papierów dłużnych to polskie obligacje i bony skarbowe, a jeśli chodzi o, wskaźnik, o współczynniki kapitałowe, zamknęliśmy rok na poziomie 17,4%. TCR spadek w stosunku do trzeciego kwartału, ale częściowo jest to tymczasowy spadek, który zostanie zniwelowany, kiedy uzyskamy ostateczne zatwierdzenie wyników na WZA i znacznie. Powyżej obe, obecnych e, progów regulacyjnych. Przejdźmy teraz do trzeciej części prezentacji dotyczącej e, głównych aspektów rozwoju biznesu, strona 17. Osiągnęliśmy 1,5 miliona aktywnych klientów detalu. Bardzo silny wzrost netto 122 tysiące aktywnych klientów w detalu w ciągu jednego roku. Depozyty detaliczne rosły szybciej niż rynek, dając udział w rynku na poziomie 5,8%, także wyższa sprzedaż kredytów hipotecznych o 13% rok do roku, o rok do roku, a także kredytów konsumpcyjnych o 11% rok do roku, dzięki łącznej sprzedaży na poziomie 2,3 miliarda w 2016. Jeśli chodzi o obszar przedsiębiorstw, podkreślić należy znaczącą poprawę zysku netto w tym segmencie o 31% rok do roku w efekcie niższego kosztu ryzyka, a także znacznej poprawy w wyniku z odsetek, głównie dzięki znacznej redukcji kosztu depozytów. Mocna sprzedaż leasingu i faktoringu. O 7,9% odpowiednio w skali roku, a także rosnąca liczba transakcji w obszarze e, przedsiębiorstw. Wreszcie milion aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej, 16% wzrost rok do roku. Siła kanałów elektronicznych w naszej działalności, podkreślenie znalazła na stronach 18 i 19. Na stronie 18 dane, które pokazują utrzymanie trendów już wykazanych we wcześniejszych kwartałach bardzo dużej istotności kanałów elektronicznych na przykład jeśli chodzi o sprzedaż kredytów gotówkowych, kredytów rachunku i przelewów internetowych, a także jeśli chodzi o nowe lokaty terminowe widzimy znaczący wzrost i pozytywny trend, jeśli chodzi o wykorzystanie tych kanałów, szczególnie wśród naszych klientów detalicznych. No i strona 19 ilustruje tempo rozwoju technologii, które stale osiągamy, będąc zawsze jednym z pierwszych banków pokazujących nowe rozwiązania dla klientów w wielu. Aspekta, poczynając od sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych wyłącznie elektronicznie, do usprawnionego procesu sprzedaży kredytów gotówkowych i innych procesów, które dobrze tutaj są zilustrowane. Przejdźmy do strony 20. Łączny portfel kredytowy wzrósł o 1% rok do roku. Kontynuując. Zmiany, które realizujemy, jeśli chodzi o miks aktywów z większym udziałem kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla przedsiębiorstw w łącznym portfelu kredytowym, szczególnie pozostałe kredyty detaliczne już stanowią 13% kredytów brutto ogółem. Jeśli chodzi o depozyty klientów, znaczny wzrost o 6% rok do roku, ale co ważniejsze, to zmiana struktury. Kontynuacja wzrostu udziałów depozytów detalicznych w depozytach ogółem, a także podkreślić należy wzrost depozytów, stosunkowo tutaj szybszy wzrost środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych i znaczny wzrost lokat niewielki niższy wzrost o 2% produktów inwestycyjnych, 2% rok do roku, ale też trend pozytywny. Szczególnie uważamy, że wynik ten jest satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę to, że w pierwszym półro pierwsze półrocze nie było szczególnie korzystne dla wzrostu e, produktów inwestycyjnych e, dla bazy klientowskiej. Strona 21, detal. Bardzo mocny wzrost depozytów o 11% rok do roku, ale w szczególności wzrost o 35%, jeśli chodzi o saldo na, na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, co pozwoliło zwiększyć udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach detalicznych ogółem do 58%, co stanowi znaczącą poprawę w zestawieniu z poprzednim rokiem. Tempo wzrostu liczby aktywnych klientów w detalu przyspieszało, i de facto czwarty kwartał był najlepszym w roku ze wzrostem netto o 41 tysięcy, pozwalając osiągnąć łącznie wzrost netto o 122 tysiące. I wreszcie karty płatnicze. I nowe konto bieżące zapewniające znaczny wzrost, wspierający wzrost liczby aktywnych klientów w detalu. Jeśli chodzi o obszar kredytów detalicznych, wzrost wyniósł 1% z 11% wzrostem kredytów konsumpcyjnych. I niemal 3% wzrostem złotowych kredytów hipotecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu walutowych kredytów hipo hipotecznych zgodnie z planem. Kredyty konsumpcyjne obecnie stanowią 20% wszystkich kredytów detalicznych, sprzedaż była niższa o 9% niż rok wcześniej, ale nadal pozwoliła nam zrealizować solidny wzrost portfela. Jeśli chodzi o strukturę kredytów, nadal koncentrujemy się na sprzedaży pożyczek gotówkowych obecnym klientom banku. Jeśli chodzi o sprzedaż kredytów hipotecznych, wyraźna poprawa. Widzimy także większe tempo wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych w roku 2017. Obszar bankowości przedsiębiorstw, depozyty, przedsiębiorstw ogółem spadły o 60% rok do roku, to Konsekwencja bardziej restrykcyjnej polityki cenowej, szczególnie jeśli chodzi o lokaty terminowe. Staliśmy wobec ogromnego nadmiaru płynności. W konsekwencji nie byliśmy aż tak agresywni konkurencyjni, kwotując lokaty terminowe. Z drugiej strony widać, bardzo mocny wzrost rachunków bieżących o 22% rok do roku dokładnie to chcieliśmy zrealizować, bazując na większej liczbie transakcji z klientem, salda na rachunkach bieżących postęp rozwijają się w bardzo korzystny sposób. Także przyczyniają się do lepszej struktury depozytu po stronie przedsiębiorstw. Poprawa wolumenu transakcji jest także wyraźna, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności krajowe, także salda na rachunkach bieżących wzrosło o 22%. Rok do roku albo miliard dwieście milionów złotych. Podkreślić także należy rosnące wykorzystanie bankowości mobilnej przez klientów korporacyjnych o 56% w skali roku. Wreszcie na stronie 24, jeśli chodzi o portfel kredytów, portfel kredytów wzrósł o 1% rok do roku, poniżej naszych pierwotnych oczekiwań, natomiast także widzieliśmy pewne odbicie w czwartym kwartale które mamy nadzieję będzie kontynuowane w roku 2017. Jak wspomnieliśmy, omawiając główne aspekty, wpływ brutto z tego segmentu poprawił się o 51% rok do roku dzięki niższemu kosztowi ryzyka i poprawionej marży na depozytach. I wreszcie utrzymaliśmy mocną pozycję w leasingu i faktoringu. Przy udziale w rynku na poziomie 6,9% odpowiednio. To najważniejsze informacje o wynikach naszych zeszłego roku. Czekamy na pytania.